Chcieliśmy serdecznie podziękować naszym patronom honorowym, partnerom, fundatorom nagrod, mecenasom za wsparcie, za środki finansowe, za wspaniałe nagrody, bez których realizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa. Kolejna nagroda powędruje, proszę Państwa, do prezesa zarządu Poczta Polska Spółka Akcyjna, pana Tomasza Zdzikot. Serdecznie gratulujemy. Statuetkę już pokazujemy. Dokonało się. I tym miłym akcentem, skoro się dokonało, przechodzimy do kolejnej nagrody, a powędruje ona, proszę Państwa, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej trafi na biurko pana Zbigniewa Rau, pana ministra spraw zagranicznych. Stało się. A skoro się stało, to czas, proszę Państwa, ponownie na kolejnego partnera Patria Nostra, a mowa o prezesie zarządu Krajowej Spółki Cukrowej Spółka Akcyjna, pan Krzysztof Kowa. Natus et possessionatus. Kolejna statuetka, proszę Państwa, powędruje do pani dyrektor Anny Radeckiej z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Benemerita Clara. A teraz zobaczmy, cóż to za instytucja. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie. Za nami piąta edycja konkursu Patria Nostra, który cieszy się ogromną popularnością wśród młodzieży polskiej i polonijnej na całym świecie. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą wspiera wszelkie inicjatywy, które służą propagowaniu historii Polski, krzewieniu patriotycznych wartości i tworzenia poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Gratuluję uczestnikom i laureatom konkursu, w tym także uczniom szkół polskich nadzorowanych przez ośrodek. Drodzy uczniowie, to wy kreujecie wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. Dziękuję nauczycielom i rodzicom za zachęcanie dzieci i młodzieży do angażowania się w przedsięwzięcia łączące historię z nowoczesnymi technologiami. Jestem również pełna uznania dla organizatora Fundacji Konkursu Historycznego Patria Nostra za przygotowanie tegorocznej edycji i jednocześnie dziękuję, że Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ma zaszczyt być patronem tego wydarzenia. Życzę wszystkim sukcesów w kolejnych edycjach. Szanowni Państwo, upowszechnianie historii to jeden z priorytetów Narodowego Centrum Kultury. Dlatego tak bardzo cieszy nas możliwość zaangażowania się w piątą edycję tak ważnego konkursu. Z ogromną przyjemnością ufundowaliśmy nagrody dla laureatów w konkursie drużyn. Serdecznie gratulujemy uczestnikom, laureatom, ale przede wszystkim organizatorom, którym udało się stworzyć tak niezwykłe wydarzenie. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie. Gratulujemy wszystkim. I to była promocja Narodowego Centrum Kultury. Serdecznie dziękujemy za wsparcie, pomoc i zaangażowanie. I czas, jak mówiłem, na ostatniego, na wyczytanie nagrodzenia naszego ostatniego partnera, a jest nim Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, prymas Polski. Serdecznie dziękujemy Jej Ekscelencji i oto i taka nagroda powędruje już niebawem. Felix Magnus. A więc proszę Państwa, miejsce pierwsze w tegorocznym, można powiedzieć nawet światowym, globalnym konkursie historycznym Patria Nostra. Zwyciężają, proszę Państwa. Uwaga, uwaga. Miejsce pierwsze zaznaczam. Karagandyjskie Obwodowe Stowarzyszenie Polaków Polonia, Kazachstan. Wielkie brawa. Serdecznie gratulujemy. Zobaczmy, może zanim zadamy naszym zwycięzcom te przepiękne pytania, zobaczmy, jaką pracę nadesłali na konkurs i dlaczego ona właśnie wygrała. W
23 sierpnia 1939 roku minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop i ludowy komisarz spraw zagranicznych Związku Sowieckiego Wiaczesław Mołotow podpisali w Moskwie pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem dodatkowym. Konsekwencją tego był czwarty rozbiór Polski. Pakt Ribbentrop-Mołotow był podstawowym dokumentem współdziałania III Rzeszy i ZSRR po wybuchu wojny. Na jego mocy Hitler i Stalin dokonali podziału znacznej części Europy. Niemiecki atak na Polskę rozpoczął II wojnę światową, a dwa tygodnie później wojska radzieckie wkroczyły na terytorium Polski. Jakie emocje. Halo Kazachstan. Szczęśliwi, zadowoleni? Zadowoleni jesteście? Ja tylko tak krótko jako prowadzący pragnę zadać sobie jedno pytanie i za chwileczkę pytanie zada ktoś inny. Słyszymy się? Halo? Tak. Zadowoleni jesteście? Jak wasze emocje? Niespodziewany. Duma nas rozpiera. No właśnie, widać. Pokażcie, jak was duma rozpiera. Nie wstrzymujcie się, pokażcie swoje emocje, niech to cały świat zobaczy. Super! Pięknie. Moi drodzy, a teraz przygotujcie się na pytanie, które zada nasz gość, specjalny już ostatniego pytanie. Dzielnie wyczekał z nami tyle godzin, ale w końcu się doczekał, żeby zadać te swoje zaszczytne pytanie dla miejsca pierwszego, czyli dla naszych zwycięzców. Więc połączmy się z zastępcą dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i moim ulubieńcem, panem Michałem Wiśniewskim. Panie Michale, pytanie dla zwycięzców prosimy. Bardzo się cieszę, że żeście Państwo zdecydowali się na wzięcie udziału w tym konkursie. Bardzo serdecznie gratuluję. Ja mogę również coś od siebie rodzinnego powiedzieć, coś związanego z Kazachstanem, dlatego że mam wielu przyjaciół w Kazachstanie. Moi rodzice przez szereg lat przyjmowała jak swoje dzieci. Dzieci polskie, dzieci z Kazachstanu na całe wakacje. I do dzisiaj utrzymujemy z nimi kontakt, bo im udało się wrócić do Polski, chociaż ich rodzice nadal mieszkają w Kazachstanie. I bardzo was podziwiamy, i mówię to w imieniu mojej rodziny, że w tych trudnych czasach udało się wam kultywować polską tradycję, polski język i serdeczne, myślę, że mogę powiedzieć w imieniu wielu Polaków, serdeczne Bóg zapłać i dziękuję za to, co robicie i krzewicie nadal tą kulturę. Dziękujemy. Dziękuję. Również prosimy przekazać niskie ukłony dla pana rodziców za wsparcie i pomoc dla rodaków z Kazachstanu. Dziękuję, na pewno przekażę. A do Stasia, który mieszka w Polsce i od 18 lat przyjeżdża do nas, do domu jak do swojego, zaraz zadzwonię, napiszę SMS-a, że z jego rodzinnego kraju drużyna wygrała tak fajny i ciekawy konkurs. To też prosimy przekazać mu pozdrowienia od rodaków. Życzę wszystkiego, co najlepsze. Dziękujemy. Tak. Dziękujemy serdecznie, panie Michale, za zadane pytanie. Dziękujemy, że dotrwał pan do końca. Jest pan cały czas obecny razem z nami. Cieszę się, że pytanie również było bardzo pozytywnie zadane naszym zwycięzcom. Dziękujemy. A teraz pytanie zada pani prezes Fundacji Patria Nostra. Ja chciałabym, żebyście opowiedzieli, jaką techniką to zrobiliście, kto to robi fizycznie, bo praca jest tak pracochłonna i zasługuje naprawdę na wielkie, wielkie brawa. Dlatego opowiedzcie, kto to robił, ile czasu wam to zajęło i jak w tym okresie pandemii daliście radę to zrobić i jak długo? No, trudniejszym życiem było dla nas wyrzeźbienie figurek.
фигурок из пластилина. Праца была часохона, але бардзо інтрэсуюцца. Яком техніком то робіліще, бо не услышалішме? Пластиліна. З пластиліна. Пластиліна, добре, вспаняла праца, гратулуємо бардзо. Дякуємо сердечно, але занім велике брава. A teraz, kochani, zobaczcie, jakie nagrody są dla was przygotowane. I uwaga, mamy voucher o wartości 4000 zł, który wędruje do was, do Kazachstanu. Ufundowany, jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć, przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury. I oczywiście wspaniała szlachecka szabla. Honor i ojczyzna, piękny napis wygraderowany. Więc gratulujemy serdecznie wam jeszcze raz. Przekazujemy tutaj prezenty. Tak. I to jeszcze, moi drodzy, nie koniec, bo poza nagrodami głównymi, które macie okazję zobaczyć właśnie tutaj teraz na żywo, które są transmitowane specjalnie dla was, mamy jeszcze nagrody rzeczowe, a tych nagród rzeczowych jest naprawdę bardzo dużo. Ja o nich nie będę się rozwodził, o nich pokrótce może opowiedzą członkowie zarządu Fundacji Patria Nostra. Nagród rzeczowych jest bardzo dużo. To są kartony nagród ważące po kilkanaście kilogramów. Książki, albumy, gry i różne inne niespodzianki. Ufundowane przez wiele szanowanych instytucji. Jak wspomniałem, 60 instytucji te nagrody ufundowało i te nagrody trafiły i trafią do 1200 uczniów i nauczycieli. Więc z tego miejsca chciałbym podziękować wielu partnerom i instytucjom, które nas wspierają finansowo i których loga możecie zobaczyć za nami, ale także patronom honorowym, fundatorom nagród i także uczestnikom konkursu za trud i pracę włożoną w ten konkurs, bo często w realizację prac konkursowych są angażowane całe rodziny, całe społeczności lokalne. To są czasem produkcje filmowe robione skomplikowanymi technikami. Jak tutaj widzieliśmy, praca, która zdobyła pierwsze miejsce, była wykonana wylepianką z plastyliny, więc to trzeba było sfilmować. Opracować scenariusz, ścieżkę dźwiękową i oczywiście sam sens pracy, przekaz historyczny. Więc tą drogą przypominamy zapomnianą historię, odkłamujemy historię, uczymy młode pokolenia polskiej historii i prawdy w wierze katolickiej także. Na cześć naszych laureatów, zwycięzców konkursu, ale tutaj poproszę wszystkich obecnych na sali, aby nam w tym pomogli. Personel techniczny i wszystkich uczestniczcie z nami w tym wiwacie i na cześć naszych laureatów. Laureaci Grand Prix 5. edycji Festiwalu Filmowego Historycznego Patria Nostra. Wiwat! Wiwat! Laureaci z Karagandy, z Kazachstanu, nasi rodacy, dzielnie tam polskość podtrzymujący i pielęgnujący. Wiwat! Wiwat! Abyśmy dalej trwali, wzmacniali się i znajdowali także w nas oparcie w ich trudach i codzienności. Wiwat laureaci 5. edycji Grand Prix! Wiwat! Wiwat! Niech żyją! Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie, kochani, że byliście z nami. Nasza gala powoli dobiega końca. No niestety wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Nawet i nasza gala, ale miejmy nadzieję, że za rok ponownie się zobaczymy już bez obostrzeń pandemicznych i będziemy wszyscy razem wspólnie mogli się cieszyć, patrząc sobie w oczy. Dziękuję zgromadzonemu jury oraz radzie i panu szlachcicowi naszemu, który oczywiście dumnie tutaj z nami przez całą swoją obecność podczas trwania naszej gali dotrzymywał nam towarzystwa i uczył nas, co to tak naprawdę być prawdziwym szlachcicem, bo to jednak polska duma narodowa. Dziękuję wam bardzo gorąco, kochani. Uważam, że tegoroczna gala naszego wspaniałego, oczywiście filmowego konkursu historycznego Patria Nostra uważamy za zaakceptowany i za oczywiście udany. I jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim laureatom i w szczególności nagrodzonym. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
to jest znak Polski walczącej. Hanka, uciekamy! Niemcy idą! Hanka, ta kotwica przyjdzie do historii. Polisz, partizany! Hans! Hans!